łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Witam Was bardzo serdecznie w Wielką Środę 5 kwietnia. Witam Was w codzienniku i pozwólcie, że zrobię to tak jak zwykle, czyli czytając fragmenty z przewodnika z Biblią na co dzień. I dziś w tym przewodniku czytamy fragment psalmu 33, 5 werset. Pan miłuje sprawiedliwość i prawo. Dodam też słowa Franciszka z Asyżu, które są dzisiaj dołączone w przewodniku do wersetów. Dzisiaj więc zacznijmy czynić dobro, ponieważ do tej pory nic dobrego jeszcze nie zrobiliśmy. Sprawiedliwość i prawo. Co oczywiste, nie chodzi tutaj o nazwę partii politycznej. Więc zostawmy politykę z boku, nie dotykajmy jej. Powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, nie dotyczą te słowa partii politycznej, nie mają politycznego wydźwięku. A zatem sięgnijmy głębiej w werset, który dziś otrzymujemy. Pan miłuje sprawiedliwość i prawo. Psalm 33, 5 werset. Kochani, być może jedną z najczęstszych pułapek, w które możemy wpaść, jest to przekonanie, że skoro jesteśmy usprawiedliwieni z łaski i przez wiarę, skoro otrzymujemy wszystko w darze od Boga, skoro wszystko dla nas zostało wywalczone na krzyżu Golgoty, to co możemy robić w swoim życiu, co możemy Bogu dać, co z naszymi uczynkami, z naszym zasłużeniem sobie na zbawienie. Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski i przez wiarę. Ale to nie znaczy, że nie mamy dawać w życiu dobrych owoców, że z naszego życia nie mają wyrastać dobre owoce, takie, którymi moglibyśmy się dzielić z innymi ludźmi. Usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, ale powołani do życia w dobrych uczynkach. Ale powołani do tego, by nasze życie było świadectwem, no właśnie, tej łaski i tej wiary. I myślę, że psalmiście właśnie o to tutaj chodzi. Myślę, że właśnie to wypływa z tego dzisiejszego wersetu. To wezwanie do tego, byśmy żyli w sprawiedliwości i prawdzie. Byśmy respektowali i szanowali sprawiedliwość i Boże prawo. Czasem takim dominującym obrazem Boga jest Bóg miłości. I to prawdziwy obraz. Bóg jest Bogiem miłości. W Jezusie Chrystusie miłość jest najlepiej odzwierciedlona, przekazana i pokazana. Ale nasz Bóg jest także Bogiem, który miłuje sprawiedliwość, prawo, prawdę. Bogiem, który wzywa nas do tego, byśmy szanowali sprawiedliwość i prawo. Wobec siebie nawzajem, między sobą nawzajem, w tym życiu, do którego zostaliśmy powołani. Okres Wielkiego Tygodnia jest takim czasem, gdy możemy się zastanowić, czy rzeczywiście w naszym życiu Boże prawo i Boża sprawiedliwość są respektowane, szanowane i pielęgnowane. Czy w tych takich naszych wzajemnych relacjach
poszukujemy sprawiedliwości, prawa i prawdy, staramy się je rozpoznać, uszanować? Czy respektujemy wolność, prawo drugiej osoby? Ale czy też chronimy ten stan, w którym zachowana jest między nami sprawiedliwość, prawo, dobro i porządek? Bóg jest Bogiem miłości, ale jest też Bogiem, który sprzeciwia się prześladowaniom, nierównemu traktowaniu, sprzeciwia się nadużyciom, niesprawiedliwości, sprzeciwia się łamaniu prawa drugiego człowieka. Niech to będzie zaznaczone w tym Wielkim Tygodniu bardzo mocno w naszych sercach. I niech te słowa przypominają nam, że mamy szanować Bożą sprawiedliwość i Boże prawo. Kochani, niech Bóg będzie z wami i niech wam błogosławi. Amen.